Przebudowę ulicy Szydłowieckiej zrealizuje firma Strabag, która wygrała przetarg ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Inwestycja rozpocznie się w czwartek 13 lutego. Nie spodziewajmy się tam jednak wielkich, ciężkich maszyn od samego początku. Startujemy z tymi pracami przygotowawczymi. Mowa oczywiście o wycince drzew pod poszerzenie tej drogi. Chodzi o to, żeby po tej wycince można było bez problemu rozpocząć m.in. prace kanalizacyjne, generalnie prace ziemne, więc wszystko to, co pod ziemią będzie się znajdowało, to na sam początek. Oczywiście. Na całym odcinku ulicy Szydłowieckiej powstanie nowa asfaltowa jezdnia. Na odcinku między mostem a ulicą Czajkowskiego zostały zaprojektowane zatoki przystankowe dla autobusów komunikacji miejskiej i miejsca postojowe. Poza samą jezdnią trzeba będzie z jednej strony zrobić chodnik, z drugiej strony prawdopodobnie ciąg pieszo-rowerowy lub też ścieżkę rowerową. To jeszcze nie jest jasne, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwań rowerzystów i staramy się udogodnić im przejazd przez tę ulicę. W ramach przebudowy ulicy Szydłowieckiej powstanie także odwodnienie i nowe oświetlenie. Prace, które kosztować będą prawie 8 milionów złotych, potrwają do połowy 2021 roku.